26 marca Urząd Miejski w Świebodzicach, Powiatowy Urząd Pracy Filia w Świebodzicach oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej zaprosili uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 7. Świebodzickie Targi Przedsiębiorczości i Planowania Kariery Zawodowej, które odbyły się pod hasłem Przyjdź i zaplanuj z nami swoją przyszłość. Wszystkich serdecznie przywitał burmistrz naszego miasta Paweł Ozga. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie tutaj. Za pokazanie naszej młodzieży możliwości podjęcia uczenia się na waszych uczelniach, na waszych szkołach. Za co serdecznie dziękuję. Nasza młodzież naprawdę jest kochaną młodzieżą. Są to młodzi ludzie, którzy tak naprawdę w tej chwili czekają na kierunki. Kierunki, które wy im pokażecie możliwości. Bo tak naprawdę ten młody człowiek nie wie, w którym kierunku iść. I myślę, że tu zależy wszystko od państwa, żebyście państwo jak najbardziej im pokazali, a wy młodzieży korzystajcie z tego, czego wam życzę z całego serca. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie i owocnej współpracy. Dziękuję bardzo. Ogromne szanse przed wami, oferty wielu wspaniałych szkół tutaj z naszego regionu i nie tylko, jak państwo słyszeliście. Możecie wybierać to, co was najbardziej interesuje. I życzę wam wszystkim, żeby te wybory były tak dobre, żebyście ich później w tym dorosłym życiu nigdy nie żałowali. Jak co roku targi spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno placówek oświatowych, młodzieży oraz lokalnych mediów. Panie burmistrzu, czy uważa pan, że targi przedsiębiorczości mogą pomóc młodym ludziom w doborze drogi zawodowej? Pani redaktor, tak jak pani zauważyła, popularność tej imprezy się z roku na rok coraz bardziej rozwija. W tym roku, jak wiemy doskonale, mamy 2 roczniki. Oprócz podstawowej szkoły mamy jeszcze gimnazjum. Będzie około 500 osób z młodzieży, która będzie tutaj przeglądała. Bardzo duży zakres szkół, w których można wybrać swój przyszły zawód. Powiatowy Urząd Pracy razem z nami organizuje co roku takie spotkania dla młodzieży. Jest to rzecz bardzo wartościowa. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy młodzież nie wybierze sobie kierunku, ale przynajmniej zobaczy, co tak naprawdę jest na rynku. Prześpi się z tym i wróci do trafnej decyzji, do momentu, kiedy mogła podjąć w życiu coś nowego, co będzie chciała robić. Podczas świebodzickich targów młodzi ludzie poznali oferty edukacyjne z naszego regionu, wymogi rynku pracy, dowiedzieli się, jak zdobyć dodatkowe kwalifikacje, słuchali porad ekspertów z zakresu usług i instrumentów rynku pracy. Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj na targach organizowanych przez Urząd Miejski i Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzicach. Reprezentuję Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałbrzychu. Nasze hasło flagowe kształcimy praktycznie, stąd też wszystkie kierunki, które oferujemy, są o profilu praktycznym. Wszystkich kandydatów, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kierunki takie jak administracja, architektura wnętrz, filologia, logistyka, bezpieczeństwo, higiena pracy oraz wszystkie te związane z medycyną paramedyczne, czyli pielęgniarstwo, kosmetologia i techniki dentystyczne. To jest oferta dla ciebie, Świdnica, studia wyższe, jak się wykształcisz już na poziomie średnim, to zapraszamy do Świdnicy. Dzień dobry, jesteśmy z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej z Łodzi, Wydział Zamiejscowy Świdnica. Kształcimy na kierunku inżynierskim informatykę. W tej chwili, w tym roku uruchamiamy 3. specjalność. Uruchamiamy również ekonomię i kształcimy w szkole policjalnej dla dorosłych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku. Zapraszamy na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Wszystkie studia, które prowadzimy, są na profilu praktycznym, co oznacza, że w ciągu 3 lub 3,5 roku uzyskacie Państwo wyższe wykształcenie w konkretnym kierunku, co zagwarantuje dobrze płatną, fantastyczną pracę. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Andruszków, reprezentujemy szkołę Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach. Dla naszych uczniów, dla uczniów klas 8 i absolwentów gimnazjów oferujemy 3 kierunki kształcenia w następujących klasach. W klasie humanistycznej, biologiczno-chemicznej i matematyczno-fizycznej. O szczegóły dotyczące konkretnych kierunków kształcenia prosimy znaleźć w zakładce rekrutacja na stronie szkoły loświebodzice.net.
Dzień dobry, jesteśmy Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy. Jesteśmy placówką, która kształci praktycznie. Mamy podpisaną umowę z wieloma szkołami, między innymi z Zespołem Szkół Mechanicznych w Świdnicy, Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy, Zespół Szkół numer w Strzegomiu. Kształcimy w branżach budowlanych, mechanicznych, samochodowych, elektrycznych, usługowych, fryzjerki, krawców. W naszej placówce można odbywać zajęcia praktyczne. Dzień dobry, TEP Edukacja, oddział Wałbrzych, oddział Świdnica. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.tep.pl. Polecam technikum ortopedyczne ze względu na wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, możliwość zdobycia bardzo ciekawego zawodu ze względu na jego brak monotonności zawodu, ponieważ pracujemy z pacjentami, wykonujemy i dobieramy sprzęt ortopedyczny po naszej szkole. Uczniowie dostają darmowe podręczniki, darmowe koła zainteresowań, szkoła dofinansowuje wiele kwestii. Prezentuję zespół szkół w Mokrzyszowie, ponieważ jest to bardzo fajnie przygotowująca szkoła do dalszego funkcjonowania w życiu. Są tutaj kierunki takie jak żywienie hodowca koni, agrobiznes i... jak to było? Architektura krajobrazu. I no, polecam bardzo szkołę. Dzień dobry, nazywam się Anna Dziobek, jestem ze szkoły Żak. To jest moja koleżanka Małgorzata. Reprezentujemy szkoły policealne, kursy jednoroczne oraz kursy szkoleniowe. Do nas może zapisać się każdy, kto ukończył 18 rok życia i zapraszamy serdecznie, ponieważ można zdobyć zawód za darmo. Moim zdaniem targi to bardzo dobry sposób na znalezienie jakiejkolwiek pracy. Ścieżki kształcenia i największym zainteresowaniem wzbudziła mnie szkoła imienia Witolda w Legnicy. Ogólnie to myślałam nad sprawdzeniem klasy wojskowej, ale do końca jeszcze nie jestem pewna i właśnie chciałam zobaczyć stoisko. Moje zainteresowanie wzbudziła najbardziej szkoła wojskowa, ponieważ fajne są gadżety i myślę, że przydatna jest teraz, tym bardziej jak są konflikty na świecie.